Cześć, taki mały jeszcze bonusik w tym roku z grzybów. No już takie, już to trzecie nasze rejony tutaj przyjechaliśmy. Masa kapci. Szkoda gadać. Tu jeszcze jednego takiego prawdziweczka widzę, wystąpiłem. No może, no. No problem w tym, że jeszcze chłodno się strasznie zrobiło. I powinno być nieco cieplej, żeby grzybki się jeszcze ruszyły, no jeszcze jakieś tam wiadomo. Będą wychodzić sporadycznie, ale aż teraz już trochę inne grzyby rosną, już opieniek pełno. Rydze są, także. Także inne grzyby. No prawdziwki no różnie rosną, nawet do grudnia potrafią rosnąć jeszcze. No, dobra, taki mały pimpek. Zobaczymy, może jeszcze tam jakiegoś gdzieś znajdę, ale ciężko będzie. Także dogram to jeszcze do ostatniego filmu. Tam też za dużo nie było materiału. A także... Także w tym roku wypadł taki trochę gorszy niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było więcej tych grzybów. Jakoś... Trochę jakoś może więcej padało, może po prostu w innym czasie deszcz spadł i była akurat lepsza pogoda dla grzybów. Także nie wiem, czy jeszcze jakieś wypadne grzybowe będą, czy nie, ale chyba już raczej nie. No. Także się jeszcze zobaczę, ale raczej nie będzie. No dobra, także idę. Nic więcej nie widzę. A jak coś widzę, to zazwyczaj same kapcie są i tak to wygląda. No dobra, także zmykam. Tutaj też jeszcze takiego, o ten to ładniutki, żeby szarpnęła. No dobra, także, a tam chodziłeś po drugiej stronie? Nie, tam chodziłam jednego. O, nie. Też nie było ładny, mały, a zobaczymy. Nie wiem, tutaj jakaś rurownica, nie wiadomo co to jest, jakieś rośnie coś. No dobra. Także lec. I na moment i znowu dwa ładne smakołyki. O ten to kurde, ten to nie jest ładny. Ten nie, ale ten to. Ten to jest już ten młody. No tak, jeszcze 30 sztuk. Ciemno kurde dzisiaj w tym lesie. Nie wiem, na dole byłem, tam też jeszcze parę kapci było. Było co zbierać. No jeszcze się źle zbiera, bo liści jest sporo, nie? Dobra, także coś tam jest. Dobra. No i takiego małego pimpka, żem znalazł. O, teraz żeby takich nazbierać. Takich fajnych, małych, młodziutkich. Nie robaczywych do słoiczku. Zobaczymy, aby ciepło było, to może się jeszcze coś pokaże. Patrzmy. Ale takich teraz nie zbierać całe wiadro. To skąd no, jakby było ciepło, to by może były. No dobra. Idę dalej. No i tam. Kolejny, który z rzędu taki o... Jednego tutaj też tam trafiłem, jednego kapcia, tam trochę na bagienku byliśmy, to żeśmy trochę kozaków nazbierali. No, prawie kurczę pół wiaderka. Było tam dużo jeszcze więcej, ale mama mówi, żeby dużych kapci nie brać, to nie brałem. No, także jeszcze coś się tam znajduje. No, jeszcze w sumie... W sumie to już miejsca praktycznie nie ma, będziemy już wracać. Nie no, w sumie tam jeszcze zajdziemy przejazdem w to takie jedno miejsce, ale raczej się tam nie spodziewam, żeby coś tam za dużo było. Tam coś widzę, nie wiem co to jest. Nie gadajcie, to takie wielkie. Ej! Chodź tu do mnie.
zabrać do mamy. Dobra, tak. No chodź tutaj sobie pozbierasz jakieś wielkie peruchliny są. Wielkie jak dłoń ten, pod grzybki. Tu coś jest. Nie wiem, taki wielki, kurde. Ten jest. Pod grzyb taki wielki, stary. Uf, no. No dobra, chyba na tyle, także jakieś tam coś było. Leży zaraz blisko, nie wiem, czy będę nadchodził. No dobra, witam, kolejny taki wypad na grzybki ze spontanu. Mama mnie tam trochę wyciągła. No i jesteśmy na innych tam rejonach. No i co ja tu mam? Mojego fajnego kozaczka. No nie wiem, czy grzyby będą, czy nie będą. Także tutaj jest jeden. Ogólnie marno to wygląda, bo nic zasadniczo nie widać. No, żeby grzyby były, no tu jeszcze coś jest. Chyba zając. Zaraz wymarnowany. No, też bierzemy. O kurde. No dobrze. Czy coś jeszcze będzie? Nie wiem. No ogólnie ostatnio nie było zbyt ciepło, więc chyba grzyby raczej tak słabo będą rosnąć. No jeszcze jakieś niby ocieplenie przysiadło się, zobaczy czy będzie, czy nie. No, mama gdzieś tam chodzi dalej. Raczej wątpię, żeby było coś ciekawego. Ale jeden kozaczek jakiś tam jest. Także dobra, się dostanę w odcinkę. Jakże będzie zlepić wśród takich przerywników grzybowych. Tu nic nie widać. A, są proszę, oprócz tych normalnych grzybów dużo różnego typu humorów. Innego dziadostwa. Także jakieś te inne grzyby, ale nic nie widać. Tak jak widać, nic nie widać. Dobra, także idę tam jeszcze zobaczyć, może coś tam będzie, może nie. No i tak jak widać, parę rydzy, ostatnie miejsce, zbieramy się już do domu. Tu jeszcze jednego brzdąca, żebym znalazł. Tak, bo takie, można powiedzieć, niespodzianka. Także, aha, no to, bo ja tam szedłem, tam był jeszcze jeden stary kapelusz. No, jakieś rycki tam jeszcze. Nic poza tym nie ma, także wyjechaliśmy cały las i mikromarnie i tak dalej. Dobra, także biorę prawdziweczkę i się zwijam. No dobra, może jeszcze jakiś tam kiedy wypad będzie. Po tych jak się to może ociepli, może nie, zobaczymy. I witam w takim tam odcineczku szybkim, można powiedzieć. Też kurczę na grzyby, ale grzybów nie ma. No niby powinny jeszcze jakieś być, ale strasznie marnie. No tutaj jest takie od strony takie bajoro, które kiedyś zawsze było wodą zalane, a teraz jak widać porosły kurde brzozy. No, i dużo takich właśnie moich te w rejonach takich dużo dzikich tych właśnie bagienek, nie bagienek było, ale wszystko niestety wyschło. Może tam jakby wykopał w tym tam dziurę głębi, no to woda będzie, ale nie ma tej wody takiej powierzchniowej, no i z wierzchu, która powinna zawsze stać. No niestety lasy pochłoną te wszystkie bajorka. Kiedyś fajne rejony grzybowe, takie miejsca, ale nie ma nic. No, co dzisiaj tam się znalazło? 5 kurczę kurek i to wszystko. No. Także tak to wygląda. No, taka pora jakaś się nagła zrobiła, że od razu grzyby znikły. To się troszkę rydze pokazały, trochę pięki i już kurde nie ma. No ani nie ma
Nie ma innych grzybów. A mamy tak tam ciągu dzisiaj, żeby wyjść. No dobra, także chyba dzisiaj to tylko takie będzie przejazdowe. Więcej niż tu to nie ma co zbierać za bardzo. Można tylko podziwiać niektóre stare miejsca. No dobra, to chyba tyle. Raczej nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj będzie. Raczej wątpię. Także bajoro, wszystko zarosło. No dobra, także uciekam. Może jeszcze coś nagram, może nie. Zobaczymy.